Cześć. W dzisiejszym filmie chcę Ci wyjaśnić podstawową różnicę pomiędzy Blazorem Server, Blazorem WebAssembly i ASP.NET MVC czy ASP.NET Razor. Bo wydaje mi się, że do tej pory nie wszyscy z Was mogą kojarzyć, co jest czym, jakie są różnice pomiędzy tymi technologiami, a są bardzo, bardzo znaczące zwłaszcza jeżeli mówimy o różnicy między Blazorem a MVC czy Razor. Wyjaśnijmy sobie więc po kolei. Czym charakteryzuje się każda z tych technologii, i zacznijmy od tej najstarszej, czyli od ASP.NET MVC. ASP.NET Razor jest bardzo podobny, dlatego nie będę tutaj wchodził w szczegóły w różnicach pomiędzy nimi. Skupmy się na ASP.NET MVC. I pierwsza rzecz, którą się charakteryzuje ASP.NET MVC, to jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z generowaniem statycznych stron. Więc jeżeli sobie weźmiemy serwer. I klienta, to w tym wypadku cała akcja dzieje się po stronie serwera. Więc, jeżeli sobie do tego dorzucimy klasyczną beczuszkę w postaci bazy danych, to sytuacja wygląda w ten sposób, że użytkownik wysyła zapytanie na konkretny endpoint. I teraz. Nasz serwer, serwer, na którym mamy uruchomioną, uruchomioną aplikację ASP.NET ASP MVC przetwarza sobie to żądanie, oczywiście znajduje odpowiednią ścieżkę w kontrolerze, pyta pewnie bazę danych, dostaje odpowiedź z tej bazy danych. I teraz, co jest istotne, to nasz serwer generuje statyczną stronę, do której wkłada dane, które mamy z naszej bazy danych. Tak, czyli wyświetla jakąś treść i cały taki dokument zwraca użytkownikowi. W takim wypadku użytkownik, jego przeglądarka dostaje pełny dokument ze wszystkimi danymi, które serwer był w stanie na podstawie zapytania wygenerować. I Jaki się tutaj robi problem? Problem powstaje w sytuacji, kiedy chcemy, żeby ta treść była dynamiczna. Ponieważ, tak jak mówię, to co dostajemy w tym miejscu to jest statyczna strona i jeżeli chcemy żeby nasz klient mógł jakoś wchodzić w interakcję z tą stroną to musimy do tej strony dorzucić klasycznie javascript tak i teraz przesyłamy użytkownikowi cały statyczny content z javascriptem no i wtedy użytkownik użytkownik sobie po prostu już wchodzi w interakcję z tą stroną, tak jakby to była normalnie strona korzystająca z JavaScriptu. Znaczy jest to strona korzystająca z JavaScriptu, nigdzie tutaj już nie mamy pośrednictwa naszego serwera, do momentu, dopóki klient znowu nie wyśle jakieś zapytania, klikając na przykład na link na stronie, albo wysyłając zapytanie z poziomu właśnie tego naszego JavaScriptu. Więc sytuacja jest bardzo prosta, mamy zapytanie do serwera, Serwer pobiera sobie wszystkie dane, generuje pełną treść każdej strony. tak? Każda strona jest generowana od początku. Ewentualnie jest dorzucany jeszcze skrypt JavaScriptowy. dorzucane są jakieś style. Wszystko co jest potrzebne, tak? Pełna strona jest wygenerowana i całość jest zwracana do klienta. To jest nasz ASP.net MVC. No i tak jak mówię, ASP.net Razor również działa na podobnej zasadzie. Przejdźmy więc teraz do Blazora Server. W tej sytuacji sprawa wygląda trochę inaczej. Mamy nasz serwer. Oznaczmy go sobie po prostu tym razem po prostu, literką S. Mamy przeglądarkę klienta. Oznaczymy sobie jako C. I użytkownik otwiera pierwszą stronę naszej aplikacji. Dowolną, tak? Czyli wchodzi na jakąś stronę naszej aplikacji. Wysyła zapytanie do serwera. I teraz, co się dzieje. I użytkownik uderza, tak jak mówię, do naszej aplikacji, naszego serwera. A załóżmy, że nie, nie slash, ale na przykład home. I teraz co się dzieje? Serwer generuje pierwszą stronę, tak jakby była, e, w, czy w bardzo podobny sposób jak w przypadku e, ASP.NET MVC. Tak czyli nasz serwer tutaj generuje sobie pełny dokument i wysyła go do klienta. Ale co się tutaj dzieje? Ten dokument zawiera również, e, zawiera również połączenie z sygnałem RM, Czyli połączenie poprzez sygnał R do naszego serwera, tak? Czyli w tym miejscu mamy naszą stronkę, ale dodatkowo jest tutaj sygnał I. Wygląda to w ten sposób, że użytkownik, otwierając pierwszą stronę, dostał pełny dokument, tak jakby to był normalnie prerenderowany dokument, tak jak wcześniej. Ale, co jest bardzo istotne, teraz za każdym razem, kiedy użytkownik będzie wchodził w interakcję z tym dokumentem, czyli będzie na przykład klikał w linki, będzie klikał w jakieś przyciski, e, rozwijał sobie jakieś, jakieś elementy, to jeżeli może sobie weźmiemy jakiś inny kolor, to strona już mi się nie będzie cała przeładowywać, a jedyne co się stanie może sobie przesuniemy tu niżej, tak, czyli mamy naszą stronę, którą klient dostał wygenerowaną i tam jest jakaś treść i teraz klika na przycisk, który ma na stronie, tak, załóżmy, że to jest jakiś przycisk i w tej sytuacji tutaj znowu sobie oznaczymy nasz serwer jest wysyłane poprzez Signal Era powiadomienie o tym, że zadziała się dokładnie ta akcja. I w tym momencie serwer wylicza tylko to, co ma się zmienić na stronie, tak? Czyli przykładowo e, kliknięcie tego przycisku miało doładować jakąś treść. Jakiś na przykład Div. To serwer generuje sobie tego diva. Wysyła do, em, do klienta. Tak, poprzez te, cały czas tego Signal era, który cały czas wchodzi w tle i wstawia go w tym miejscu, w którym miał zostać wstawiony, i dzięki temu strona się cała nie przeładowuje, jednocześnie cała treść jest generowana po stronie serwera, i użytkownik musi być cały czas w komunikacji z serwerem. Tak, to jest pierwsza wada tego rozwiązania, że ten użytkownik cały czas jest połączony e, przez sygnał era z serwerem, co powoduje, że jeżeli to połączenie zostanie utracone, to żadna interakcja nie dojdzie do skutku, tak? Um, żadna akcja na stronie już nie będzie mogła być wykonana, użytkownik będzie musiał czekać na ponowne połączenie. W dodatku, przez to, że my tu cały czas mamy um, sygnał R, czyli pod spodem są najczęściej jakieś websockety. To my wysycamy pulę tych, tych websocketów na naszym serwerze, co też powoduje, że jeżeli chcemy mieć w ten sposób robioną stronę dla dużej ilości użytkowników, gdzie duża to jest kilkaset, kilka tysięcy już, to musimy korzysta korzystać ze specjalnych hubów, które pozwolą e, usprawnić tą komunikację przez websockety. Ale z zaletą tego rozwiązania, zaletą Blazera Server jest to, że przez fakt, że, że, że cała treść jest dalej generowana po stronie serwera, Nasz kod blazerowy, bo tak naprawdę to generowanie odbywa się za, za pomocą kodu blazerowego i z poziomu programistycznego, jeżeli ktoś e, już patrzył na blazera serwer, tak naprawdę się to praktycznie nie różni od e, blazera WebAssembly, ale z, przez to, że jest to używane po stronie serwera, to nasz kod blazerowy, tak, czyli jeżeli tu mamy naszego blazera, oznaczymy go sobie B, ma dostęp. Do wszystkich zasobów, do których ma dostęp serwer, przez co nie jest ograniczony pewnymi względami, np. bezpieczeństwa, które wynikają z tego, że przyglądarki nie pozwalają na pewne operacje, tylko może bezpośrednio sobie czytać pliki serwerowe, może bezpośrednio bez problemu czytać bazę danych, które jest na serwerze, może pobierać bezpośrednio wszystkie konfiguracje, które są, które są w serwerze ma pełen dostęp do tej samej platformy, do której ma dostęp serwer tak? czyli ma, można powiedzieć, że ma dokładnie te same uprawnienia i zakres um, zakres um, dostępnych zasobów jak nasz serwer ale problem jest taki, że 99% pracy dalej się dzieje na serwerze przez co dokładnie tak samo jak w przypadku ASP.NET MVC mamy problem taki, że Większość zasobów potrzebnych na wygenerowanie strony bierze się z zasobów serwera. Plus jest taki, że przez to, że to pierwsze uderzenie jest y, praktycznie takie samo jak w przypadku ASP.NET MVC, to to pierwsze załadowanie strony jest bardzo szybkie, no praktycznie natychmiastowe, tak, bo jesteśmy w stanie bardzo zoptymalizować to generowanie strony. E, serwer natychmiast odpowiada, jeżeli tylko nie jest uśpiony. E, I przez to Taka, takie rozwiązanie, Blazer Server, jest przyjazny dla SEO. Um, można powiedzieć, że zachowuje się praktycznie tak samo jak, jak do MVC, jeżeli mówimy o szybkości e, dostarczenia pierwszej strony, pierwszej treści. Problem jest taki, że przez to, że każda akcja wymaga em, przesłania tego sygnału przez signalera, era, to niestety, ale są pewne opóźnienia, bo oczywiście komunikacja nie jest natychmiastowa, więc jeżeli nam sieć trochę e, będzie miała zadyszki, szkawki, to na przykład kliknięcie na przycisk powoduje pewne opóźnienie, czy 100, 200, 500 milisekund, Tak, to może być zauważalne dla użytkownika. To jest właśnie e, blazer Server, który ma oczywiście swoje zalety. Myślę, że się całkiem nieźle sprawdza w środowiskach, gdzie mamy. Mniej użytkowników, ale chcemy szybciej dostarczać treść i mamy też całkiem niezłe serwery po to, żeby generować sobie na bieżąco ten cały content. Tak jak mówię, największym problemem jest ilość użytkowników tylko przez to, że mamy ograniczoną pulę websocketów. No i dodatkowo oczywiście dochodzi taki problem, że przez to, że cały kod interaktywny dzieje się po stronie serwera, to nie mamy bezpośredniego dostępu do zasobów naszej przeglądarki, co może być w pewnych sytuacjach problematyczne i czasami po prostu będzie wymagać pewnych obejść albo po prostu wręcz korzystania znowu z JavaScriptu. Ważne jest to, że już, już w tym momencie, już w tym przypadku, w przypadku Blazora Server, nie piszemy interaktywności z użyciem JavaScriptu. Nawet jeżeli pod spodem faktycznie trochę JavaScriptu się pojawi, bo ten Signal R musi być jakoś użyty, to on jest generowany automatycznie. I my, jako programiści, już korzystamy w pełni z Blazora, w pełni z kodu. w pełni z kodu C-sharpowego. Nie musimy pisać tej interaktywności naszej strony z poziomu JavaScriptu. Tak, co już jest dużą różnicą względem właśnie. ASP.NET MVC, gdzie jakakolwiek interakcja użytkownika e, taka bardziej mm, na żywo, bardziej związana z, ze zmianami w strukturze strony bez przeładowania tej strony wymagała zawsze obecności drugie, drugiego języka w postaci JavaScriptu. E, także tak wygląda kwestia w przypadku Blazera Server, więc e, zaleta, szybko się ładuje, praktycznie tak samo szybko jak ASP.NET MVC, ma domyślnie już obsługę interaktywności na stronie, i tą interaktywność zapewniamy sobie pisząc kod w C Sharpie, a nie JavaScriptie. Wady są takie, że są pewne opóźnienia w przypadku interakcji użytkownika ze stroną, no i dodatkowo cały czas zasoby są pobierane z puli zasobów naszego serwera, żeby jakąkolwiek treść wygenerować. Użytkownik dostaje tylko tak naprawdę w dużym uproszczeniu mówiąc, gotowe fragmenty HTML-a, które są podstawiane na jego stronie. I przejdźmy sobie teraz do ostatniego typu Blazor WebAssembly. W skrócie oznacza się go Blazor WASP. I sytuacja w tym wypadku wygląda w ten sposób, że mamy nasz serwer, mamy naszego klienta, tak przesuniemy to sobie troszkę, w ten sposób. O, może. Nawet no, tak. I teraz, jeżeli użytkownik wchodzi na, um, wchodzi na naszą stronę, tak, wysyła zapytanie. Um, tak naprawdę wysyła zapytanie na adres główny i serwer nieważny w tym momencie w jakiej jest technologii, może to być dosłownie statyczna strona, zwraca po prostu pliki blazerowe. Zwraca te pliki blazerowe. I teraz przeglądarka użytkownika bierze sobie te pliki, uruchamia, przetwarza i dopiero na tej podstawie dostaje gotowy dokument. Tak? Oczywiście tutaj e, to, pierwsze to pierwsze załadowanie dostaje jakiegoś, jakiegoś HTML-a, ale jest to naprawdę minimalna ilość. To jest po prostu ten szablon, e, który najczęściej zawiera po prostu nagłówek HTML-a i ewentualnie e, na końcu dołączone podstawowe skrypty jakieś javascriptowe, które po prostu uruchamiają nam cały ten mechanizm laserowy. Cała reszta dzieje się po stronie, po stronie serwera, tak? Czyli cała obsługa strony dzieje się w tym miejscu i działa to na dokładnie takiej zas samej zasadzie jak działają typowe frameworki frontendowe, javascriptowe typu Angular, React czy Vue. Czyli serwer zwraca jedynie paczkę że tak powiem plików uruchomieniowych czy w tym przypadku dosłownie plików uruchomieniowych bo to jest skompilowany kod WebAssembly razem z taką podstawową stroną w którą będzie już wtłaczana treść a cała reszta, wszystko jeżeli chodzi o generowanie treści dzieje się po stronie, po stronie klienta teraz jeżeli użytkownik cokolwiek klika na stronie to klika tutaj w obrębie w obrębie e, WebAssembly tak, w obrębie swojej przeglądarki tutaj jakakolwiek interakcja tak, jakiekolwiek klikanie na stronie, cały czas to przechodzi przez, e, przez jego przeglądarkę, przez kod, który już dostał z serwera, tak dostał pełną aplikację, która e, jest uruchamiana w jego przeglądarce i cały czas sobie działa do momentu, kiedy oczywiście potrzebuje dostać jakieś dane wtedy wysyła E, taki WebAssembly wysyła zapytanie do serwera czy jakiegokolwiek innego api. Tak? Api, data. No i serwer zwraca nam jakieś dane i odsługujemy do, je dokładnie w taki sam sposób jak e, w przypadku e, innych frameworków frontendowych. I teraz. Jest to rozwiązanie, które ma tą zaletę, że. Cały kod jest po stronie klienta, więc zasoby potrzebne na generowanie treści na tą całą interakcję ze stroną są po stronie klienta. Dalej zostajemy z tą zaletą, że, że cały kod pisany jest w DNAcie, w c Sharpie, więc nie mamy sytuacji, że jakąkolwiek obsługę, nie wiem, przycisków, rozwijań jakichś śmiesznych, jakichś jakich przejść em, różnych, różnego typu innych interakcji użytkownika ze stroną. Nie, musi, nie piszemy w JavaScriptie, wszystko piszemy w C Sharpie i wszystko jest albo może być, bo oczywiście możemy też do, dołożyć JavaScript, może być napisane w C Sharpie i przez to nie mamy tutaj, czy nie musimy mieć w żadnym momencie JavaScriptu, poza tam jednym plikiem, który jest automatycznie wygenerowany, który po prostu uruchamia nam tego um, Blazorad, uruchamia WebAssembly, ale tym się nie musimy przejmować, jest to uh, poza naszym, um, poza naszym kodem, który piszemy. Jest to podejście, które jest, tak jak mówię, bardzo bliskie temu, co już znamy w, z aplikacji SPA, bo jest to po prostu aplikacja SPA, tylko korzystająca z innego języka programowania. Plus jest właśnie taki, że korzystamy w pełni z C Sharpa. Plus jest, jest też taki, że tutaj już jakakolwiek interakcja z jednej strony pozwala yy, być napisana w C Sharpie, z drugiej strony. Całkowicie bierze jedynie zasoby naszego klienta, nasz serwer. Jedyne, co my się zrobić, to zwrócić um, ten początkowy zestaw plików i później już się nie przejmować. tak? Czyli w tym wypadku, jeżeli na przykład korzystamy z zewnętrznego api, to tak naprawdę te tego serwera możemy nie mieć. Możemy po prostu zwrócić statyczne pliki. Są pewne usługi, na przykład w środowiskach chmurowych, które wręcz po prostu zwracają statyczne pliki i nie wymagają pisania jakiegokolwiek kodu backendowego. Więc jest to całkowicie WebAssembly czy Blazor WebAssembly, jest całkowicie aplikacją frontendową. Jeżeli chcemy mm, mieć dostęp do jakichś danych, no to albo piszemy sobie swój serwer z danymi, swój serwer, który obsługuje zapytania do api, albo korzystamy z jakichś zewnętrznych usług, jeżeli jest to aplikacja, która. Nie potrzebuje swoich danych, ale korzysta z jakichś danych zewnętrznych dostawców. Tak? Czasami są takie usługi, które po prostu integrują różne inne usługi. W tym wypadku pozwoli nam to całkowicie przerzucić 100% obsługi kodu do przeglądarki użytkownika. I tutaj powstaje poważny problem względem poprzedniego rozwiązania, czyli Blazera Server, bo tak jak mówiłem, w przypadku Blazera Server od razu pierwsze wejście na stronę powoduje, że jest. Użytkownik dostaje pełny wygenerowany kod tej pierwszej strony, czyli od razu dostaje swoją treść, i dopiero później interakcje są już obsługiwane przez serwer. Tutaj zauważcie, że aplikacja wysyła, czy nasz serwer wysyła pliki potrzebne do uruchomienia aplikacji. Ta aplikacja musi być uruchomiona na serwerze, odpalić tam odpowiednie rutingi, strony, załadować dane, i dopiero wtedy wygeneruje nam treść. Co w przypadku aktualne, aktualnych wersji Blazera WebAssembly, potrafi trwać nawet kilkanaście sekund, tak? Czyli przez kilkanaście sekund po pierwszym załadowaniu strony, czy po pierwszym otwarciu strony naszej aplikacji, użytkownik nie widzi nic. Widzi pustą stronę, ewentualnie jakieś kręciowe. Jeżeli sobie dodaliśmy to poza naszym Blazorem, tylko dodaliśmy jako jakiś statyczny element HTML, który zostanie później podmieniony. Jest to duży problem. Bo powoduje, że użytkownicy zewnętrzni, czyli pewnie w przypadku, czyli mówimy pewnie w, o przypadku aplikacji bardziej wymagających dobrego SEO, takich, który, które są udostępniane szerzej, no się zwyczajnie irytują, tak? Bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie na stronę np. Na Allegro Facebooka i czekacie 15 sekund, zanim w ogóle wam się coś pojawi. No, nie, nie, nie jest to sytuacja, którą ktokolwiek prawdopodobnie będzie chciał znosić. Co się to się cały czas poprawia, to jest cały czas przyspieszane. Są sposoby, żeby trochę ten kod odchudzić. Microsoft też cały czas się stara, żeby to, co jest wysyłane, to, co jest wysyłane z serwera, było coraz mniejsze, coraz bardziej efektywne, ale dalej jest to duże opóźnienie względem załadowania pierwszej strony, pierwszego widoku. I to, co można zrobić, to jest tak naprawdę. Pewnego rodzaju obejście, to znaczy zastosowanie tak zwanego prerenderingu, i w tym wypadku już musimy mieć serwer napisany w DODNECie, czy wręcz ASP DODNECie. I to co on robi, to przy pierwszym wejściu użytkownika na naszą stronę, tak, generuje ten początkowy dokument. Zwraca go użytkownikowi. Ten dokument zawiera oczywiście Blazora, ale użytkownik dostaje od razu sobie ten swój dokumencik, tą pierwszą stronę, na którą wszedł, i w tym momencie jest odpalany Blazor. No nie? W tym momencie się uruchamia tutaj Blazor. Jest generowana jakaś kolejna treść, no i już później cała interakcja użytkownika ze stroną odbywa się za pomocą, e, pomocą Blazor WebAssembly. Mm. Plus jest taki, że to pierwsze wejście, to, to pierwszy kontakt użytkownika z naszą aplikacją jest dużo przyjemniejszy. Minus jest taki, że to pierwsze otwarcie musi być wygenerowane po stronie e, serwera i musimy mieć przez to aplikację backendową napisaną w ASP.NET w Core e, ASP po to, żeby przygotować tą pierwszą treść, to też powoduje pewne problemy. Tam są różne problemy ze skryptami, z interaktywnością, bo ta interaktywność może dopiero wejść po, po tym, jak się uruchomi tak naprawdę to WebAssembly. Więc czasami jest pewne opóźnienie pomiędzy tym, że użytkownik już widzi treść strony, ale nie może nic kliknąć, bo jeszcze aplikacja nie wystartowała. Co też potrafi być irytujące i trzeba to jakoś sprytnie ograć. No dodatkowo nawet jeżeli nie potrzebujemy w żaden sposób mieć W żaden sposób mieć jakiegoś API po stronie naszego serwera To i tak musimy mieć ten serwer napisany Nie możemy sobie skorzystać tak jak w tym wypadku Z jakiejś usługi statycznych plików, dostarczania statycznych plików To musi być pełen ser, serwer napisany w ASP.NET Więc znowu nie możemy sobie skorzystać z innych technologii do pisania API Co było możliwe oczywiście w tym pierwszym przypadku, tylko to już musi, musi być w 100% od backendu do frontendu napisane w, w C w. Dotnecie. Ale tak jak w plus jest taki, że ten pierwszy kontakt użytkownika ze stroną jest dużo przyjemniejszy, bo szybciej widzi treść, co też bardzo sprzyja po prostu SEO. I dlatego może być dużą zaletą względem tego pierwotnego rozwiązania. A spora zaleta Blazora WebAssembly względem Blazora Server jest taka, że tutaj. Um, to, tą odpowiedzialność czy, czy to wykorzystanie zasobów do generowania strony przerzucamy do przeglądarki użytkownika i dodatkowo nie mamy żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość websocketów, tak? Możemy w ogóle nie mieć tych websocketów, więc nie mamy tego limitu użytkowników, e, którzy nam będą zbytnio obciążać e, sieć naszego serwera. Także wydaje mi się, że w tym momencie ten typ aplikacji um, Albo się dobrze sprawdza, dobrze sprawdzi w, wewnątrz firmy, gdzie z jednej strony znamy, znamy mniej więcej specyfikację komputerów, bo tak naprawdę większość pracowników ma podobną specyfikację, więc jakby możemy też optymalizować pod to nasz frontend. Możemy zaoszczędzić na serwerach, bo nasi użytkownicy no i tak głównie pracują na naszej aplikacji, więc... Więc możemy spokojnie przerzucić to na zasoby ich komputerów, które i tak prawdopodobnie będą lepsze niż zasoby naszego serwera. No i jakby i tak wykorzystujemy to do pracy, więc to my i tak ostatecznie płacimy za te zasoby, nieważne, czy są po stronie klienta czy serwera, a możemy to, tą interaktywność bardziej zoptymalizować pod względem takiego odczucia z działania, jeżeli już się aplikacja zawaduje. A znowu w przypadku. Blazera serwer może to być rozwiązanie, które się dobrze sprawdzi, kiedy mamy aplikacje, które muszą być e, e, szybciej załadowane, mieć lepsze SEO. Ten pierwszy kontakt, ten pierwszy kontakt, to pierwsze otwarcie musi być szybkie. Może niekoniecznie będziemy mieć tych użytkowników setki, czy tysiące, ale chcemy, żeby ta e, setka użytkowników, którzy na przykład przynoszą nam jakieś zyski i są zewnętrznymi użytkownikami, miała całkiem przy, przyjemne odczucia skorzystania korzystania z naszej aplikacji. Chociaż wydaje mi się cały czas, że jest to trochę taka forma przejściowa, i ostatecznie ta wersja Blazera WebAssembly z prerenderowaniem w jakiejś formie może być tutaj lepsza w dłuższej perspektywie. No i obie te oba te rozwiązania, ogólnie Blazor, powoduje, że znika nam problem, który do, do tej pory mieliśmy w dodnecie, czyli dodanie interaktywności do naszej strony, które wymagało wcześniej JavaScriptu. A więc prawdopodobnie albo no, innych osób do obsługi tego, albo e, deweloperów, którzy byli full stackami, bo znali i .neta i JavaScript. W przypadku Blazora, czy to serwer, czy to WebAssembly, w obu przypadkach wystarczy nam .net developer, c -sharp developer, który ogarnie zarówno część backendową, jak i frontendową. Albo tak jak w przypadku Blazora, WebAssembly może pisać sam frontend, cały czas pozostając w swojej głównej technologii, czyli w .necie. Więc to jest podstawowa różnica, jeżeli mówimy o tych trzech rozwiązaniach. Oczywiście, to jest tak naprawdę duży wstęp i duże uproszczenie do tego tematu, ale jeżeli interesuje Cię rozwinięcie tego zagadnienia, być może chcesz na ten temat głębiej porozmawiać, spotkać się, może potrzebujesz w firmie, w firmie takiego wprowadzenia do technologii Blazor, to zapraszam Cię do kontaktu. Mail kontaktowy jest w opisie tego filmu, tak samo linki do mojego profilu na LinkedInie i na Twitterze. Możesz się kontaktować we wszystkich tych kanałach, ja bardzo chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie związane z Blazorem. Oferuję także konsultacje, czy to indywidualne, czy też grupowe, firmowe, wyślij zapytanie, odpowiem, pewnie jakoś się dogadamy. Bardzo chętnie rozwinę temat Blaz'era i będę promował tę technologię, bo, bo według mnie dużą zaletą jest właśnie to, że możemy w pewien sposób uprościć nasz ekosystem firmowy, zwłaszcza w przypadku aplikacji wewnętrznych i nie musimy na siłę kazać deweloperom uczyć się drugiego języka JavaScript, albo specjalnie mieć frontendowców tylko po to, żeby napisać interaktywny frontend do naszych aplikacji wewnętrznych, Blazer pozwala to zrobić jednym językiem. Tymi miejscami tymi deweloperami, bez bólu głowy o to, że mamy dwie technologie, które nie są ze sobą do końca kompatybilne, ale już o szczegółach możemy porozmawiać jeden na jednego, czy to na jakimś szkoleniu grupowym. Zachęcam do kontaktu. Tak samo zachęcam Cię do śledzenia tego kanału. Zasubskrybuj go, zostaw dzwoneczek, zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz, co o tym myślisz. Napisz komentarz, czy u Was w firmie rozważacie wprowadzenie Blazera. Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to też dlaczego. Zostańmy w kontakcie, a na dzisiaj dzięki i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.